Nie dziwi też, że w 1918, kiedy powstaje najpierw 7 listopada rząd Daszyńskiego, później powstaje rząd Maraczewskiego, że na czele tych rządów stają socjaliści i że te rządy realizują lewicową politykę, zarówno jeżeli chodzi o prawa kobiet, które otrzymują bierne i czynne prawo wyborcze, mimo że w Europie jest to dalekie od standardu jeszcze, jak i o wprowadzeniu ubezpieczeń społecznych, 8-godzinnego dnia pracy. Po prostu bez tych fundamentów, które lewica spod różnych barw, nie tylko spod znaku PPS, położyła, jeżeli chodzi właśnie o samoorganizację społeczeństwa, jeżeli chodzi o przekonanie, że nie tylko w warunkach ostrych prześladowań możliwa jest walka o bardziej sprawiedliwą i niepodległą Polskę, ale też jest konieczna, nawet jeżeli tak jak bohaterowie tacy jak, nie wiem, Okrzeja czy Baron, no, konsekwencją tego po prostu była śmierć w bardzo młodym wieku. I w tym sensie to jak wyglądało, to, że w ogóle Polska się odrodziła po I wojnie światowej, było też oczywiście kwestią splotu różnych czynników międzynarodowych, niezbyt od nas zależnych. Ale to, że byliśmy w stanie to państwo jakoś tam zorganizować, że istniały jakieś struktury, że część struktur PPS została przez Piłsudskiego przekształcona w legiony, to jest niewątpliwy wkład działaczy socjalistycznych, działaczy lewicowych, który stoi w ogromnym kontraście z ideowymi protoplastami tych, którzy dzisiaj najchętniej wywijają biało-czerwoną flagą i najgłośniej na temat niepodległości krzyczą.